Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Joanna Mucha, posłanka Polski 2050. Dzień dobry, pani poseł, witam. Witam serdecznie. Wczorajsze przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość głosowanie, i to z kretesem przegrane, to jest jakiś sygnał do ataku dla opozycji? To jest ewidentna sytuacja, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Jarosław Kaczyński wymyślił tak złą ustawę, żeby nikt z opozycji nie mógł jej poprzeć. I to było ewidentne, że ta ustawa była uszyta wyłącznie po to, żeby powiedzieć, że opozycja nie współpracuje. Zresztą to się wydarzyło później po głosowaniach. Ale ona była tak zła, że 1/3 jego własnego klubu postawiła mu weto i powiedziała, że za tym nie zagłosuje. Więc Jarosław Kaczyński przy okazji sprawdził sobie tych najwierniejszych i najbardziej lojalnych. Ale mam wrażenie, że bardzo się zdziwił, bo okazało się, że to naprawdę jest znacznie węższa grupa, niż mógł się spodziewać. 151 osób tylko poparło tę ustawę z klubu PiS-u. To jest naprawdę bardzo mała liczba, myślę, w stosunku do tego, co Jarosław Kaczyński domniemywał. Czyli 77 osób nie poparło, pani poseł, no ale dla opozycji co to oznacza? No bo wczoraj, patrząc na media społecznościowe, słuchając wypowiedzi wielu polityków opozycji, no to miałem wrażenie, że tam po raz 65 albo 112 już niektórzy odtrąbili kolejny koniec Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem pani poseł, faktycznie to jest jakiś przełomowy moment, dekompozycja obozu władzy. Czy zbyt wcześnie, żeby takie tezy stawiać? To jest sytuacja, w której trzeba się na pewno przyglądać i na pewno dokładnie patrzeć na to, co się będzie działo. Kropla drąży skałę. Tu mam wrażenie, że następuje taka erozja, powiedziałabym nawet erozja moralna tej części, czyli Zjednoczonej Prawicy. Oni rzeczywiście zrozumieli, no jeśli jest tak, że są w stanie poświęcić życie ludzkie, dlatego żeby utrzymywać swoje procenty poparcia, to jest to już naprawdę moralne dno. I myślę, że coraz większa grupa ludzi w PiS-ie rozumie to, nie chce się pod tym podpisywać i jest już na takiej właśnie moralnej granicy tego, żeby ewentualnie zrezygnować z uczestnictwa w tej formacji. Ale żadne przyspieszanie z naszej strony tych procesów nic nie da. Oni sami muszą do tego dojrzeć, sami muszą stwierdzić, że po prostu nie chcą w tym dalej uczestniczyć. No ale prawie rok temu Szymon Hołownia mówił, że trwają rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone jest przejście niektórych osób z klubu PiS do Polski 2050. Coż w tej sprawie się wydarzyło, pani poseł? Te osoby są bliżej, dalej koła Polski 2050? Nie potrafię odtworzyć tej wypowiedzi Szymona Hołowni, ale nie jestem pewna, czy ona nie dotyczyła Wojciecha Maksymowicza, który się przyłączył do nas kilka miesięcy później. Natomiast no, nawet gdyby takie rozmowy w tej chwili były przez nas prowadzone, to z całą pewnością one wymagają ciszy i one wymagają tego, żeby nad nimi spokojnie pracować, a nie ogłaszać w programach publicystycznych. Pani poseł, gdyby tak z innej perspektywy na to, co się wczoraj wydarzyło, spojrzeć, no opozycja wiele razy mówiła o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są tak bezwolni, że są ślepo posłuszni Jarosławowi Kaczyńskiemu, że tam o demokracji w tej partii nie ma w zasadzie mowy. No a wczoraj sam prezes forsował, zdawało się, ten projekt, filmował go swoim nazwiskiem, czy może media filmowały go jego nazwiskiem, powiedzmy, bo to tak bardziej wyglądało, no ale był twarzą swego rodzaju Jarosław Kaczyński tych właśnie rozwiązań. No i jak pani poseł powiedziała, 1/3 klubu mówi nie w tej sytuacji. Może to świadczy o tym, że to mówienie o braku demokracji w Prawie i Sprawiedliwości, zamordyzmie, ślepym posłuszeństwie, że to wszystko jakieś bajki. Głosują, wolny mandat, posłowie zagłosowali jak chcieli. Może to dobry objaw. Ale nadal 151 osób w klubie PiS-u, 151 osób, czyli ogromna naprawdę liczba, zagłosowała ślepo za ustawą, która po prostu nie miała prawa w ogóle ujrzeć światła dziennego, bo to była tak dramatycznie zła ustawa pod każdym względem, zaczynając od legislacyjnego, ale kończąc na tym najważniejszym, czyli nie rozwiązywała w żaden sposób problemów związanych z pandemią, natomiast wywoływałaby kolejne problemy i no, prowadziłaby do tego, że zamiast walczyć z pandemią, ludzie
zostaliby napuszczeni wzajemnie na siebie. Coś, no my za każdym razem mówimy, że wydaje nam się, że PiS już się dalej nie posunie, że PiS już niżej nie zejdzie, a oni później pukają od dołu. I to była dokładnie ta sytuacja. I tę sytuację poparło 151 posłów, tych najbardziej lojalnych z klubu PiS. Ja myślę, że to są ci posłowie, którzy wejdą na szalupę ratunkową wtedy, kiedy będą powstawały teraz nowe listy PiSu, listy do Sejmu. To jak o listach już rozmawiamy, Donald Tusk zadeklarował w sobotę podczas programowego kongresu Platformy Obywatelskiej, że wspólnych list opozycji nie będzie i no, zrzucił to na inne ugrupowanie, nie na Platformę. Powiedział, że sygnały do niego dotarły takie, że nie ma woli takiego porozumienia. Mówił prawdę Donald Tusk, to Polska 2050, PSL, Lewica takich list nie chcą, czy nie chce ich Platforma? Ja mam wrażenie, że coraz bardziej dociera do Polaków, że ten wariant węgierski, o którym się bardzo często mówi, czyli jednej zjednoczonej opozycji, jest jednym z dwóch wariantów. Dwóch wariantów, które, znaczy moim zdaniem ten drugi wariant daje większą szansę na wygraną. Ten drugi wariant to jest wariant czeski. I on już został przećwiczony i co więcej przyniósł zwycięstwo, więc sprawdził się. A wariant czeski polega na tym, że opozycja idzie w dwóch blokach. Dwóch blokach, które z jednej strony dają ofertę tej bardzo takiej antypisowskiej, takiej bardzo sformatowanej na protest części, a w drugiej części tej, którą my nazywamy propozycją, bo my chcemy być propozycją właśnie, chcemy być alternatywą. To z kim Polska 2050, pani poseł, w takim razie byłaby w tym bloku propozycji, jak pani go określiła? Z PSL-em, z Jarosławem Gowinem i jego porozumieniem z Lewicą? Za wcześnie, naprawdę za wcześnie jest o tym mówić. Rozmawiamy ze wszystkimi. Tutaj nasze relacje są bardzo dobre z innymi partiami opozycji. Ja mogę powiedzieć jedno. Zależy nam na tym, żeby żadna partia nie pozostała pod progiem wyborczym. Bo to jest absolutnie kluczowe, jeśli mówimy o metodzie Donta. No to 2015 rok, no wtedy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość w Sejmie dzięki temu przede wszystkim, że Lewica znalazła się właśnie pod tym 8-procentowym progiem koalicyjnym wyborczym. No. Dokładnie, dlatego my sobie naprawdę nie możemy pozwolić na to, żeby którakolwiek partia opozycyjna znalazła się pod progiem. To jest absolutnie najważniejsza sprawa. Natomiast DONT, to nie jest tak, że DONT premiuje wyłącznie najlepsze partie. DONT premiuje partie dobre i średniaków, natomiast żywi się tymi, które znajdują się pod progiem. Dlatego my mówimy o tym, że nie można sobie pozwolić na to, żeby PSL czy Lewica zeszły pod próg wyborczy i uważam, że strategia, która do tego miała prowadzić, żeby zepchnąć Lewicę pod próg wyborczy, była strategią dramatycznie złą dla strony opozycyjnej i naprawdę my zrobimy wszystko, żeby taka sytuacja się nie zdarzyła. Pani poseł, ale jeżeli chodzi o notowania Polski 2050, to Szymon Hołownia w październiku bodajże zapowiadał atak na szczyt, na 20-procentowe poparcie do końca roku, no i nic z tego nie wyszło, z tych mocarstwowych planów. Moje doświadczenie życiowe mówi, że dobra, porządna, rzetelna robota wcześniej czy później przynosi rezultaty. No tak, ale pani poseł, to nie mówi się takich rzeczy. To po co to mówić? Po co to mówić, że będzie 20% buńczucznie zapowiadać, a potem okazuje się, że no nie, no jest jak było, konstans. Naprawdę będziemy gryźli ziemię, żeby tak się stało. Natomiast oczywiście jest tak, że te procesy polaryzacyjne, no wzmacniają te partie, które polaryzują scenę polityczną, ale tak jak mówię, my jesteśmy naprawdę przekonani o tym, że dobra robota się zwraca wcześniej czy później. Pracujemy i jesteśmy przekonani o tym, że to da efekt. Też mam wrażenie, albo właściwie też z naszych badań wynika, nie tylko z mojego wrażenia, że jesteśmy niedoszacowani w wielu sondażach. Proszę pamiętać, że wiele z tych sondaży jest robionych posługując się sformułowaniem Polska 2050, a to nie jest jeszcze dobrze znana marka. W sensie, marka. Że Szymon Hołownia jest tą marką, tak? Która przede wszystkim... Że Szymon Hołownia jest, zdaniem pani poseł, rozumiem, tą marką, która działa na wyborców, tak. No ale na listach zobaczymy pewnie Polska 2050, a nie imię i nazwisko lidera formacji. Nasza partia będzie się nazywała wtedy, kiedy już wszystkie procesy zostaną zakończone. Polska 2050 Szymona Hołowni, więc tutaj
tutaj ta identyfikacja z Szymonem będzie. To tak krótko, pani poseł, już na koniec. Czy opozycja, wracając do wczorajszego głosowania, opozycja powinna teraz spróbować zbudować tę alternatywną większość, walczyć o skrócenie kadencji parlamentu, jakieś zdecydowane ruchy, teraz negocjacje powinny mieć miejsce, czy nie? Spokojne ruchy, spokojne, ale bardzo rozważne, bo każdy ruch, który by przyspieszał jakieś procesy, może też utwardzić tę drugą stronę i spowodować, że one się oddalą. Więc z wielką rozwagą, z wielkim spokojem i oczywiście z myślą o tym, że każde skrócenie tej kadencji byłoby korzystne dla Polski i że o każde skrócenie tej kadencji będziemy się starać, ale z rozwagą, właśnie żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby nie, nie przegiąć po prostu z tym pośpiechem. A mówiła to Joanna Mucha, posłanka Polski 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia pani poseł życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej super raportem. Dzień dobry Państwu w środę. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za kilka minut Państwa gościem wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, czyli Piotr Zgorzelski. Będziemy rozmawiać o tym. Ciemność nastała? Teraz ponownie jasność. Dobrze, mogę kontynuować. Piotr Zgorzelski, z którym będziemy rozmawiać między innymi o tym, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie, czyli gigantycznej, tak to trzeba nazwać, porażce Zjednoczonej Prawicy i gigantycznej osobistej porażce Jarosława Kaczyńskiego, bowiem późnym wieczorem wczoraj w dość zaskakujący, zdaje się, sposób został odrzucony w pierwszym czytaniu projekt zwany Lex Kaczyński, czyli ten projekt, który miał zastąpić ustawę posła Hoca. Projekt bardzo kontrowersyjny, projekt według ekspertów i opozycji źle napisany, projekt, który proponował między innymi, żeby pracownicy donosili na siebie wzajemnie i wyłudzali, bo tak to trzeba nazwać wprost, od siebie odszkodowania w postaci 15 tysięcy złotych za to, że ktoś kogoś oskarża o to, że zakaził go koronawirusem. Przepisy absolutnie irracjonalne, absurdalne, które nie miały prawa przejść przez parlament. Tak też się stało. Niemniej do ostatniego momentu Jarosław Kaczyński bronił tego swojego projektu. Nawet specjalne spotkanie w tym temacie się odbyło, no ale okazuje się, że przegrał. I to przegrał dość spektakularnie, dlatego że za odrzuceniem tej ustawy głosowało 253 posłów, przeciw było 152. Od głosów wstrzymało się 37 posłów, a część polityków Zjednoczonej Prawicy nie głosowała wcale. I co ciekawe, za odrzuceniem zagłosowali między innymi Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski, Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski, czy Anna Maria Siarkowska, czyli ta grupa, no szczególnie mam tu na myśli posła Kowalskiego i posłankę Siarkowską, która sprzeciwia się wszelkim rozwiązaniom, które ewentualnie mogłyby pomóc w opanowaniu epidemii koronawirusa w Polsce. Wstrzymali się między innymi Rafał Bochenek, czyli były rzecznik rządu Beaty Szydło, Jadwiga Emilewicz, była pani minister, Jan Kantak z Solidarnej Polski, czy Marcin Warchoł, Michał Woś i Michał Wójcik, czyli także Solidarna Polska. Zbigniew Ziobro w ogóle nie głosował. Z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie głosowało 16 osób, w tym, co ciekawe, także były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czy to była ustawka? Czy to rzeczywiście była niespodziewana sytuacja, która spotkała nagle Jarosława Kaczyńskiego? Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać, dlatego że według wielu to, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie, może mieć bardzo duży wpływ na to, jak w tej chwili będą wyglądały prace parlamentarne i wpływ na to, czy w ogóle możemy jeszcze mówić o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca ma większość w parlamencie. Sytuacja bez wątpienia dla Jarosława Kaczyńskiego niezwykle trudna, bo doskonale Państwo wiedzą, że przegrywać nie lubi. Zresztą kto lubi?
Koniec nauki zdalnej i koniec szczepień nauczycieli. To już jest ostateczna deklaracja ministra Przemysława Czarnka. Wiemy, że najpóźniej, zdaniem szefa resortu edukacji, 28 lutego wszyscy wracają po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby kontynuować tę stacjonarną naukę do końca tego roku szkolnego. Wielu twierdzi, że to jest także zbyt szybka i nieprzemyślana deklaracja pana ministra. Co ciekawe, zakażony koronawirusem jest Paweł Kukiz z Kukiz 15 i stawia tezę, że mogło do tego zakażenia dojść podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w piątek, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Informację o zakażeniu przekazał na swoim Facebooku. Powiedział, że zaraził się prawdopodobnie kilka dni temu, że termin pozytywny wyszedł. Są także informacje dość niepokojące, mówiące o tym, że będzie krótszy termin ważności paszportu covidowego. Więc tutaj, drodzy Państwo, jeżeli ktoś się szczepił, warto wejść na pacjent.gov.pl i sprawdzić, do kiedy paszport nasz covidowy jest ważny, dlatego że wielu może przeżyć potężne zaskoczenie. Od 1 lutego bowiem, czyli od wczoraj, certyfikat covidowy, zwany również paszportem covidowym, jest ważny zdecydowanie krócej. To już będzie tylko 9 miesięcy, czyli 270 dni od ostatniego szczepienia. Także tutaj też uczulam, warto tę sytuację sprawdzić. Jarosław Kaczyński odniósł się także wczoraj do powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa i do słów Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czyli swojego byłego ministra rolnictwa, który stwierdził, że ma podejrzenia, że mógł być atakowany Pegasusem i że w związku z tym bardzo poważnie zastanawia się nad poparciem w sprawie właśnie powołania sejmowej komisji śledczej. Jarosław Kaczyński oczywiście swojej opinii nie zmienia. Twierdzi, że taka komisja byłaby, tutaj dokładny cytat, wehikułem służącym czarnej propagandzie, atakowi na Prawo i Sprawiedliwość. Jest przekonany pan prezes, jak twierdzi, że rozsądek zwycięży, ale zobaczymy. My nie mamy powodów, żeby się bać, mówi Kaczyński. Przepraszam, opozycja chce trafić do tej części społeczeństwa, która bezkrytycznie przyjmuje tę działającą od lat czarną propagandę i naprawdę, mówi to prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na razie wniosek nie jest złożony przez Pawła Kukiza, być może z tego powodu, że jest na kwarantannie. Wczoraj Ewa Wrzosek, prokurator inwigilowana Pegasusem, odpowiadała na pytania eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Mówiła właśnie o tym, że była w sposób nielegalny śledzona Pegasusem, że nielegalnie w Polsce wykorzystuje się ten system. Oskarżała o to polskie władze, zwracając jednocześnie bardzo mocno uwagę na upolitycznienie polskiej prokuratury i powiedziała wprost: stałam się osobistym wrogiem Zbigniewa Ziobry. Nie przez przypadek w Parlamencie Europejskim odpowiadała na te pytania, bo właśnie w Parlamencie Europejskim prawdopodobnie powstanie także komisja śledcza dotycząca inwigilacji Pegasusem, ale nie tylko w Polsce, ale w ogóle w wielu krajach europejskich. Będzie tutaj sprawdzam ze strony europosłów. Oczywiście dziś także będziemy mówić o tym, że Mateusz Morawiecki wybrał się na Ukrainę. Bardzo ciekawy format zaproponował. Pytanie tylko, w jakim trybie. Ale na ten temat także z Piotrem Zgorzelskim rozmawiać będziemy. Po godzinie 9.30 dr Paweł Grzesiowski o tym wszystkim, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie i o słowach prezydenta, który wspomniał ostatnio, chyba wczoraj nawet, że COVID przekształca się w taką zwykłą grypkę. Czy to są słowa odpowiedzialne? Głowy państwa, na ten temat z doktorem Pawłem Grzesiowskim. Dziś także zapraszam Państwa bardzo ciepło na te spotkania, a teraz zapraszam na spotkanie z Jackiem Prusinowskim, gospodarzem sedna w sprawie Radia Plus. Dzień dobry. Spodziewałeś się takiej porażki Lex Kaczyński? Tak szczerze? No byłem przekonany, że dojdzie do porażki, ale skala tak jest spektakularnej, faktycznie prawda? Dość spektakularna. 77 osób z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. A to jest jakiś bunt na pokładzie? Czy to jest może jakaś ustawka, jak twierdzą niektórzy? Choć ja uważam, że nie zdecydowałby się Jarosław Kaczyński na tak spektakularną ustawkę w postaci tak spektakularnej porażki. Znaczy, myślę, że Jarosław Kaczyński nieraz już, jeżeli wiedział, że nie ma większości, to po prostu sprawiał, że nie było głosowania. Dokładnie. No, teraz mamy na przykład kwestię wotum, nie wotum nieufności, tylko kwestię immunitetu prezesa Mariana Banasia. Głosowanie miało być w ubiegłym tygodniu. PiS nie było pewne większości, czy raczej spodziewało się, że większości dla tego wniosku nie będzie. Stąd głosowania nie było i trwa budowanie większego poparcia dla tego wniosku. No tutaj też projekt mógł być po prostu tygodniami procedowany, a za jakieś dwa tygodnie można było powiedzieć, no mamy już, jesteśmy po szczycie piątej fali, teraz
teraz już te przepisy nie są potrzebne, kończymy. No to już powoli się takie głosy pojawiają. Dzisiaj słyszałam Bolesława Piechę, który powiedział, no tak, no faktycznie to chyba już jest za późno, żeby robić cokolwiek. Znaczy ręce opadają. Jarosław chciał przegrać i przegrał, bo gdyby nie chciał tego głosowania, to by go nie było. To jest przecież pewne. Tym bardziej, że wczoraj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w dość absurdalny sposób za to, że ta ustawa została obrzucona, obwinili opozycję. I myślę, że to jest jedyna jakaś sensowne wytłumaczenie, dlaczego do tego głosowania doszło, że Prawo i Sprawiedliwość taki miało. Zdaniem? Nie no, sensowne w sensie, że Prawo i Sprawiedliwość taki miało cel. Chciało po prostu. Odrzucenia tej ustawy, zamknięcia tematu. To nie jest tak, że my nic nie robimy, my robimy, chcemy. No ale to głosami PiSu nie przeszła ta ustawa przecież. No, też głosami PiSu i myślę, że ta skala faktycznie może być zaskoczeniem, że aż tak wielu znalazło się w parlamentarzystów. O czym to świadczy twoim zdaniem? Ale też głosami opozycji. Czy to jest jakiś taki prognostyk na kolejne sytuacje polityczne? Czyli Jarosław Kaczyński no powoli naprawdę w sposób poważny traci stery przywództwa w partii. Ja nie mówię o tym, że ktoś go zastąpi, ale no to już nie jest tak, że Jarosława Kaczyńskiego wszyscy tak panicznie się boją jak do tej pory. Może było jakieś przyzwolenie też na dowolność w tej sprawie. No, mogła być dyscyplina przecież zarządzona, nie było dyscypliny. Więc widocznie. Ale wiesz, takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały. No, no zdarzyły się przypiące dla zwierząt tak, chociażby. Było, tak? To tak. Też, i to też był projekt filmowany przez prezesa PiS, też sprawa, na której jemu zależało nawet wtedy bardziej, bo kwestia ochrony zwierząt, ich praw, to coś, co Jarosław Kaczyński, no jak wiadomo, miłośnik zwierząt mocno forsował. No i wtedy też był bunt na pokładzie i też nie chodziło tylko o skrzydła jakieś w klubie Prawa i Sprawiedliwości, tylko politycy z rdzenia partii absolutnie też sprzeciwili się tym rozwiązaniom i właśnie wtedy do głosowania nie doszło. Wycofano się z tego przed tym ostatecznym głosowaniem. A więc po raz kolejny, tym razem jednak do tego głosowania dopuszczono i uważam, że to jest jakiś moment przełomowy. Tylko pytanie, jakie on będzie miał konsekwencje? Czy długotrwałe czy krótkotrwałe, co w tej chwili zrobi Jarosław Kaczyński? No nie, ja myślę, że przełomowe jak pytanie jest, że to się końce PiSu nie starczyłoby nam palców rąk i nóg, żebyśmy mieli policzyć, ile razy obwieszczaliśmy, mówię teraz o mediach czy o opozycji, początek końca Prawa i Sprawiedliwości, no od słynnej książki Andrzeja Morozowskiego tak, z Michałem Kamińskim. To był rok jakiś 2011-2012. Patrząc na notowania Prawa i Sprawiedliwości, spadek poniżej 30%, no gorąco się. Nie, jest to absolutnie dobry czas dla Prawa i Sprawiedliwości i utrata władzy w 2023 roku jest absolutnie realna, czy nawet wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna niż kontynuowanie rządów PiS, ale to wczorajsze głosowanie no, nie będzie moim zdaniem przyczynkiem do wywrócenia parlamentarnego stolika. To jest taka kolejna kropelka po prostu, która jeszcze nie przeleje czary goryczy, ale już ją napełnia coraz mocniej. Myślę, że zakiwał się po prostu Jarosław Kaczyński trochę, jeżeli chodzi o ten projekt. No dobrze, tylko teraz pytanie, co dalej? Bo nie wiem, zdaniem, gdzie zyskał wychodząc z taką inicjatywą. Twoim zdaniem władze teraz już, bo tak to wygląda, mówią odpuszczamy, znaczy niech ta pandemia się toczy swoim tempem, swoim trybem, a my już nic więcej nie zrobimy, no bo nie ma żadnych nowych propozycji. No nie ma żadnej pracy nad jakimiś nowymi rozwiązaniami. Tylko jak spojrzymy na zachodnią Europę i to, co dzieje się, wiem, że wyższy poziom zaszczepienia wielu społeczeństw, ale chociażby Dania wczoraj wycofała się z wszelkich obostrzeń, będąc no, chyba tam tuż za szczytem piątej fali, ale poziom około 30 tysięcy zakażeń ciągle to są dla sporo mniejszego od Polski kraju bardzo duże liczby, więc no, wydaje się, że Omikron jest po prostu też dużo łagodniejszy niż no, tylko to Delta, nie zmienia która faktu, była poprzednio. Że jednak od władz państwowych oczekuje się tego, że przejmą odpowiedzialność w no takiej tak, sytuacji. Ale jeżeli to przełożenie na hospitalizację, na zgony będzie znacząco mniejsze niż przy Delcie, to faktycznie może nie ma sensu. No, a jak przyjdzie coś gorszego niż Omikron, znaczy to teraz możemy sobie użyć słuchów, przyjdzie coś gorszego, no to znowu będzie będziemy wtedy nie gotowi. Się zastanawiać, ale no to... No ale to już nie będzie czas, żeby się znowu nie, zastanawiać. No, to teraz się powinniśmy będzie zastanawiać. Będzie czas, żeby się zastanawiać, bo to nie wydarzy się z dnia na dzień, tak samo jak Omikron już było wiadomo w grudniu. Ale Jacek, mijają dwa lata od wybuchu pandemii. Nic w tej sprawie tak naprawdę nie udało się zrobić, oprócz akcji szczepień, która też, no, delikatnie mówiąc, nie wyszła chyba tak, jak sobie PiS marzył. Nie, no ja nie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko idealnie i no wręcz nawet nie twierdzę, że robiło wszystko dobrze, jeżeli chodzi o pandemię i masa była błędów popełniona, ale tu i teraz będąc i zderzając się z tą rzeczywistością, którą teraz mamy, to myślę, że faktycznie może okazać się, że jeżeli chodzi o Omikrona, to ta potężna liczba zakażeń nie ma takiego przełożenia na hospitalizację i zgony, no i tym samym
nie ma potrzeby, żeby ograniczać jakoś znacząco aktywności społeczne, gospodarcze, żeby no nie, lockdownie nikt nie mówi, to jest oczywistość, no tak, zresztą ale cytując klasykę. Certyfikaty covidowe w takiej mocnej formie, to też byłoby znaczące ograniczenie możliwości wielu milionów Polaków, prawda? No. Więc może faktycznie patrząc na to, co dzieje się w zachodniej Europie, nie ma takiej potrzeby już teraz. Na ten temat za chwilę z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim. Się tylko takie słowo ulubione przez Jarosława Kaczyńskiego przypomina. Imposybilizm to jest chyba to, co właśnie prezentuje polski rząd, jeżeli chodzi o strategię walki z koronawirusem. Jacek Prusinowski, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Sedno sprawy, przypomnę jeszcze jutro o godzinie 8:45 Jacek do Państwa wraca, a już za chwilę do Państwa przybędzie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, i do Sejmu właśnie teraz się przenosimy. To jest doświadczenie tych ostatnich miesięcy, już teraz więcej niż miesięcy, grubo przeszło roku, że możliwość egzekwowania różnego rodzaju zobowiązań, przypominam maseczki na ulicach, przy też nawet w pomieszczeniach, jest łagodnie mówiąc, z różnych względów, nie ma czasu ich w tej chwili omawiać, ograniczona. Czyli jakby pan zamiast być po lewej stronie, to był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić, a tak to wybaczy pan, ale to jest po prostu bardzo nieodpowiedzialna propaganda. Przedstawiliście projekt, który na ludzi ceduje walkę z pandemią, i to nie walkę w szpitalach, nie szczepienia, tylko walkę na salach sądowych o odszkodowania. Kto stoi za tym projektem? Otóż wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Panie prezesie, pan nie tylko wywiesił białą flagę i pokazał swoją bezsilność w walce z pandemią, ale pan dodatkowo skompromitował się i jako szef obozu władzy, ale przede wszystkim jako prawnik. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku nr 1981, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 442 posłów, za 253, przeciw 152, 37 się wstrzymało. Sejm wniosek przyjął. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 47. Głośniej. Dzieci w szkole się tak nie zachowują, naprawdę. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, dzień panie dobry. Marszałku. Witam państwa. Zaskoczony pan jest skalą tej porażki Jarosława Kaczyńskiego? Nie, dlatego że jestem w polityce tyle lat i potrafię przewidywać. Moim zdaniem był to pięknie rozegrany spektakl jednego aktora i miliona widzów. Jarosław Kaczyński osiągnął kilka celów i trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o strategię polityczną, to potrafi działać. Po pierwsze, odwrócił uwagę opinii publicznej od drożyzny, od inflacji, odwrócił uwagę opinii publicznej od Pegasusa, czy też od innych rzeczy istotnych z punktu widzenia Polaków, a przekierował na ustawę, która od początku była skazana na porażkę. I to było dla mnie oczywiste. No, panie redaktor, czy założenia tej ustawy miały szansę być realizowane? Bo być może jeszcze mogły wejść w życie. Tego nie jestem pewien do końca, ale zrealizowane by nie mogły być. No jak można ponad 17 milionów ludzi przetestować w 100 aptekach? Chore. I nierealne. Jak można wymyśleć idiotyczną konstrukcję myślową, że zarazić się można tylko od współpracownika? Tylko. I jeszcze to, jeszcze to trzeba udowodnić. A jak? Tak jak powiedział. No dobrze, o absurdalności tych przepisów już mówić nie musimy, okay. No więc jeszcze raz mówię. Pierwszy cel był ten zewnętrzny, czyli odwrócenie uwagi opinii publicznej od niewygodnych dla PiS-u tematów i skoncentrowanie na tym, co później będzie młotkowane w telewizjach rządowych, że
Chcieliśmy. Chcieliśmy przeprowadzić dobrą ustawę. Chcieliśmy, żeby z nami zagłosowała, ale chcieliśmy, żeby zagłosowała z nami opozycja. Niestety ta opozycja, no cytując pana Jarosława Kaczyńskiego, okazała się nie tylko totalna, ale i głupia. Pańska miałaby ręce i nogi, gdyby to nie była taka różnica, jeżeli chodzi o głosowanie. Gdyby przegrano dwoma głosami, czy to wtedy pani dałoby redaktor, się to obronić. Przecież pani redaktor doskonale zna wewnętrzną politykę Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani uważa, że Jarosław Kaczyński, gdyby chciał, to nie zmobilizowałby 230 posłów? Po co zostało wprowadzone głosowanie tabletowe? Przecież nie po to, że jest pandemia, tylko po to, że przy trudnych głosowaniach... No właśnie. No właśnie. Więc, to przed tym głosowaniem, więc, panie marszałku. Nie przed tym głosowaniem. To głosowanie, nie przed tym głosowaniem. A przed którym? A chociażby przed Pegasusem. I tu było... Ale nie masz, nawet wniosku jeszcze nie ma komisji. To dlaczego bo by się temat tak jest spieszyło? Rozmasowywany, ale pozwoli pani, że skończę. To właśnie tutaj Jarosław Kaczyński pokazał, że okej, wpuszczamy trochę tlenu wolności do klubu Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie zobaczył, ile osób tak naprawdę w jego klubie jest przeciwko szczepieniom. Bo to nie jest to, że kilkanaście osób. To 70 kilka osób otrzymało możliwość wypowiedzenia się zgodnie z własnym sumieniem. Czy pani redaktor uważa, że gdyby Jarosław Kaczyński powiedział głosujemy, to oni by w ciemno zagłosowali wszyscy. Wszyscy. Natomiast tak się nie stało, bo chodziło o coś innego. O to, co powiedziałem. Dzisiaj telewizja rządowa, nie oglądam jej, ale moim zdaniem tłucze od samego rana. Głupia, zła opozycja walczy ze zdrowiem i życiem Polaków. Kiedy wczoraj to głosowanie zostało przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość, to telewizja rządowa zajmowała się przekonywaniem, jak o wiele niższe są ceny w sklepach. W ogóle nie było informacji na temat Kaczyńskiego. Bo musieli przygotować, dlatego prezes Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę i nagrał parę setek dla Kurskiego. To się dzisiaj zacznie kręcić, że jest odpowiedzialna partia, która wsłuchuje się w głos Polaków, ale niestety opozycja uniemożliwia. Ale pan także strategię, sposób rządzenia, w cudzysłowie, Jarosława Kaczyńskiego zna. I naprawdę pan uważa, że jemu nie przeszkadza to, że w tej chwili my mówimy o spektakularnej porażce w tym sensie, że wiele osób mu się sprzeciwiło, bo tak to jest też przez znaczną część społeczeństwa odbierane? Nie, nikt mu się nie sprzeciwił. Przecież dobrze wiemy, że jest to partia wodzowska i nie ma możliwości, żeby się 80 posłów sprzeciwiło. No na Boga. Kto w to uwierzy? Naprawdę, chyba tylko naiwniak. Tu nie było żadnego sprzeciwu. Tu było popuszczenie po to, żeby zmasować, mówiąc kolokwialnie, czy inaczej mówiąc, no, rozpracować frondę antyszczepionkową w PiSie. Im się powiedziało tak, słuchajcie, szanujemy wasze poglądy, głosujcie jak chcecie i jedziemy dalej, bo z punktu widzenia PiSu ta ustawa nie jest najważniejsza, ale mobilizacja PiSu wokół trudnych tematów jest dużo ważniejsza niż ta ustawa. Wie pan, dość przerażające jest to, co pan mówi, jeżeli pan twierdzi, że według Prawa i Sprawiedliwości pandemia i śmierć kilkuset Polaków dziennie nie jest trudnym tematem. Jak to przerażające? Panie redaktorze, proszę na mnie spojrzeć. To przecież do tej pory ta partia, która ma odpowiedzialność za władzę w Polsce, nie przeprowadziła nawet pół paragrafu w tej kwestii. Czy jest jakaś ustawa, która by obrazowała strategię PiSu w walce z pandemią? Ja jej nie widzę. No są tylko ustawy opozycji, które są obśmiewane, wyszydzane. Są nasze propozycje. Ja powiem szczerze, panie redaktor, kiedy w moim gabinecie odbywało się spotkanie opozycji, gdzie uzgadniano strategię, zresztą to świetnie przeprowadził nasz prezes PSL-u, który jakby jedno stanowisko wypracował opozycji i z tym stanowiskiem opozycja poszła. Ja odradzałem chodzenie na spotkania do KPRM-u, bo one nic nie dawały i nic nie nadadzą. Jest to tylko element wciągania opozycji w tematy, których i tak PiS nie zrealizuje, a łapie czas, łapie oddech na wrzucanie kolejnych innych tematów. Tak to się wczoraj odbyło. I później spektakl jednego aktora może rozłożyć odpowiedzialność na większą liczbę graczy. Ale dobrze, tak. Powiedział pan, jedziemy dalej. To jedźmy dalej. Co teraz? Pytam pana jako marszałka Sejmu. Czy są jakieś projekty nowe? Jakieś pomysły w rządzącej większości w sprawie tego, jak sobie radzić z koronawirusem? Czy znaczy, z mojej takiej wiedzy, można powiedzieć, korytarzowo-kuluarowej, wynika, że teraz modlą się o to, żeby piąta fala, czyli pandemii, czyli koronawirus, zwany omikronem w tym wydaniu, jak najszybciej się skończył, obserwując, co się dzieje w innych krajach, że inne kraje poluzowują, bo widać, że ten omikron nie jest tak inwazyjny i chcą przeczekać to wszystko. Taka jest strategia. Nie będzie żadnego projektu ustawy. Mają już taką, można powiedzieć, zasłonę dymną, że no próbowali, ale z tą opozycją się nie da nic zrobić i po prostu będą czekali.
Ale czekali na co? Na zakończenie pandemii. A jak przyjdzie ogłoszenie, kolejna fala, hipotetycznie. Na ogłoszenie sukcesu. No to znów rzecznik koronawirusa, jakim jest pan Niedzielski, bo pan Niedzielski przecież nie jest ministrem zdrowia. Ministerstwo zgonów, to chyba Dariusz Joński wczoraj użył takiego sformułowania. Panie redaktor, nie, czy naprawdę potrzeba aż konstytucyjnego ministra, żeby codziennie wychodzić i mówić, panie ile jest zgonów? A czy to jest prawda, że wczoraj Adama Niedzielskiego nie było w Sejmie? Dramat, nie było. Nie to znaczy, było. Mamy ustawę covidową procedowaną i ministra zdrowia nie było ma, w Sejmie? A był jego zastępca i teraz... Bo akurat siedziałem na sali sejmowej, kiedy była debata w tej kwestii. I któraś z posłanek, czy jakiś poseł opozycyjny właśnie to pytanie zadał. Mhm. I wszystkich oczy skierowały się w stronę ław rządowych. I uwaga, tak jak tutaj jest taki filar u pani redaktor, to z takiego filaru wychylił główkę wiceminister zdrowia. Oto było stanowisko rządu w zakresie ustawy poselskiej. To jest największa, można powiedzieć, egzemplifikacja stosunku rządu i PiS-u do pandemii. No dobrze, czyli rozumiem, że po prostu obecna władza stwierdziła, że nie będzie brała odpowiedzialności. Nie będzie brała odpowiedzialności. Pandemię. Pokazała, że coś próbuje zrobić. Zmasowany został odłam antyszczepionkowców. Oni się czuli tak komfortowo, wszyscy byli tak uśmiechnięci, że aż żal mi było tych wszystkich posłów, którzy krzyczeli koniec rządu. Ale pan uważa naprawdę, że oni nie poczuwają się w ogóle do odpowiedzialności i nie poczuwają nie. się do 200 tysięcy zgonów, powiem coś które brutalnego, panie redaktor. Rozmawiają o tym na głębokim luzie. Co to znaczy? To tak, no wie pani. Stało się. Skończy się przecież prędzej czy później ta Dla nas ta miejsce w szpitalu się znajdzie, tak? No, to jest konstatacja słuszna, pani redaktor, bo dla tych państwa miejsca w szpitalu się z pewnością by znalazły, natomiast dla innych już może nie. 200 tysięcy ludzi. To jest dramat. To są liczby, które przerażają wszystkich, którzy mają chociaż odrobinę empatii w sobie. 200 tysięcy ludzi. 100 tysięcy na COVID, a drugie 100 z chorób współistniejących, ewentualnie nadwymiarowych zgonów. To jest bilans tej władzy i myślę, że za każdy niepotrzebny zgon po wygranych wyborach opozycja tę władzę rozliczy. Panie marszałku, dlaczego w dalszym ciągu jeszcze nie został złożony wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie ataku Pegasusem? Dlatego, że uważam, że główny kierownik tej inicjatywy, czyli pan Paweł Kukiz... Zakażony koronawirusem obecnie. Tak, no to zdrowia życzymy Pawłowi, bo wszystkim życzymy zdrowia. Jest zadaniowany do tego, żeby ten temat rozciągnąć w czasie i żeby z niego odeszło powietrze. Panie czyli redaktor, co, chce polityce... mi pan powiedzieć, że tutaj Kukiz jest taką marionetką Kaczyńskiego? Nie chcę powiedzieć, że marionetką, no tylko, że jest człowiekiem, który tak naprawdę, któremu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby ta komisja powstała. To po co to robi? Panie redaktor, w polityce żeby pani, wrócić pani do... dobrze wie, ja też wiem, w polityce jest tak zwany moment polityczny. Mhm. Pamięta pani, jak był takie posiedzenie Sejmu, kiedy pani marszałek zarządziła reasumpcję? No pamiętam, oczywiście. No i gdyby ten projekt zmiana marszałka Sejmu odbył się na tym posiedzeniu Sejmu, czyli wniosek, głosowanie i tak dalej, to by się to może udało. Więc to samo jest z Komisją Śledczą. Gdyby ten projekt został złożony wtedy, kiedy było koło tego najwięcej zamieszania i żeby został przegłosowany, bo to technicznie było do zrobienia, do sprawdzenia większości. Bo nawet jeżeli pani marszałek Sejmu nie wprowadziłaby go do porządku obrad, bo nie musi przez 4 miesiące, to jest moment, kiedy opozycja wychodzi, na przykład ja mógłbym wyjść i powiedzieć tak, zwracam się z wnioskiem formalnym o przegłosowanie wprowadzenia tego punktu do porządku obrad. I mamy już, sprawdzam. No dobrze, panie marszałku, czyli ja Paweł powiedzieć... Kukiz nie chce powołania tej komisji tak naprawdę? A to jest moje zdanie. Moim zdaniem nie chce. Dlaczego? To Paweł Kukiz zaczął zapytać. Nie, ale pana, jakie pan ma przypuszczenia? No mam dlaczego takie mu na przypuszczenia, nie że po prostu gra Kukiza wokół tej komisji jest cały czas na ścisłym i krótkim pasku z PiS-em. Czyli rozumiem, że pana zdaniem nie dojdzie ostatecznie do powołania tej komisji. Moim zdaniem nie dojdzie. I nawet Jan Krzysztof Ardanowski, który daje sygnał, zagłosuje za, tego nie zmieni. Pani redaktor, ja już widziałem, a nawet rozmawiałem, a nawet powiem więcej, w moim gabinecie siedziało już tylu posłów PiS-u, którzy mówili tak brzydkie rzeczy o tym PiS-ie, że gdybym ja dzisiaj je powtórzył, to by mieli kłopoty. Dzisiaj są najbardziej gorliwymi posłami PiS-u. Więc te wszystkie opowieści o tym, że taki poseł chce odejść, taki poseł... Później jest rozmowa z panem prezesem, później przyjeżdża może jakiś minister z jakimiś teczkami, no i jest konferencja prasowa, gdzie pan prezes mówi, że wszystko jest jak w rodzinie. Mm-hmm.
Czyli tutaj pana zdaniem temat jest zamknięty. On się będzie tak ciągnął, tak, będzie na tym każdym posiedzeniem Sejmu będzie, jak on, nie było, tak będzie, nie będzie on miał wokół siebie coraz mniej emocji. No dobrze, a Jarosław Kaczyński, który mówi wprost o tym, że sprawy Pegasusa tak naprawdę nie ma. I Mariusz Kamiński, który mówi, sprawy Pegasusa tak naprawdę nie ma. Pana zdaniem to jest polityka i retoryka skuteczna? Nie, nieskuteczna. To znaczy tak, to jest taka sytuacja, że temat związany z działaniem Pegasusa w przestrzeni publicznej kompletnie nie interesuje wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Kompletnie nie interesuje. No ale wie pan, tych wyborców jest coraz mniej. Kompletnie, jeszcze raz mówię, nie interesuje. Nadymanie bańki w sprawie Pegasusa w obszarze liberalno-lewicowym już też nic nie daje, bo ta bańka już jest nadmuchana do maksimum. I co, w związku z tym zostawiamy tę sprawę, tak? Ja jestem za tym, żeby komisja powstała i będę za tym głosował. Mhm. Tylko jeszcze raz pani mówię, nie robi to kompletnie wrażenia na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Wie pani, jak mi mówią ludzie na bazarku u mnie w Płocku? Jak? A przecież cały czas podsłuchiwaliście wy PiS, teraz PiS podsłuchuje was. Za komuny podsłuchiwało się opozycję, później opozycja podsłuchiwała komunę. Pani rektor, nie robi to wrażenia. Jeszcze raz pani mówię, kompletnie na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości i wyborcach tej części nie robi wrażenia. Problem z Pegasusem, pani mnie pyta, czy jest? Jest poważny i bardzo potężny. Dlatego, że po pierwsze, myśmy byli tylko abonentem tego systemu, czyli inaczej mówiąc użytkownikiem. Natomiast głównym operatorem było państwo, do którego te dane trafiały. I to jest pierwsza bardzo poważna sprawa. Dla mnie to jest bardzo istotne, że Pegasus i ci panowie, którzy się nim bawili, de facto byli tylko łącznikiem, etapem do przekazywania wiadomości do operatora. Mhm. Więc to już jest bardzo poważna rzecz i chodzi o tą część zewnętrzną. No wie pan, tylko wszystko wskazuje na to, że komisja śledcza powstanie w Parlamencie Europejskim. Tak, rozmawiałem z europosłami Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztofem Hetmanem, Adamem Jarubasem i Jarosławem Kalinowskim. Tak, mówili, że taka komisja powstanie. To nadal, jeszcze raz mówię, panie redaktor, z bólem to mówię, nie zmieni, nie wzruszy sceną polityczną. Wie pani, co może wzruszyć sceną polityczną? Ceny, które miały być niższe, a w większości artykułów nie są. Tak. To tylko i wyłącznie, jeżeli się w kieszeni nie będzie zgadzać. Bo pani redaktor, sytuacja wygląda tak, że dzisiaj w zasobach wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest 2 miliony wyborców centrum, którzy otwierają oczy i się rozglądają, gdzie by tu głosować. I jeszcze poza nim jest 3 miliony wyborców niezdecydowanych. W sumie 5 milionów, dokładnie tyle, ile w 2019 roku miała Koalicja Obywatelska. I teraz tak, to tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, może być tym czyśćcem, może być tym pomostem. To samo mówi Szymon Hołownia, panie marszałku. Zgadzam się akurat tutaj. No więc nie mówmy tylko, bo tam tych czyśćców to może być kilka. Dobrze, to tylko Szymon Hołownia, Polskie Stronnictwo Ludowe, być może jeszcze ugrupowania centroprawicowe mogą być tym pomostem dla tych ludzi. Agrounię dlatego panu mija szerokim łukiem. Agrounia, dzisiaj współczuję panu Kołodziejczakowi tego, całej tej sytuacji, bo... Z inwigilacją, o tym pan mówił? Tak, mhm. No bardzo mu współczuję. No pani Rata, no jeżeli pani by się dowiedziała, że sfery pani życia intymnego są kwestią publiczną, bo jak można być pewnym, czy na przykład to, co panu Kołodziejczakowi napodsłuchiwali, nagle się nie znajdzie u pana Pereiry? No ale to u wszystkich, ze wszystkimi podsłuchiwanymi ja tylko tak mówię, może być. Mówię o przypadku tutaj, a bo pani zapytała, więc ja odpowiadam tutaj, jeśli chodzi o pana Kołodziejczaka. Tak, Agrounia w dużym stopniu kompensuje nasze działania, jeśli chodzi o rolnictwo. My składamy wniosek o odwołanie ministra, oni pod Sejmem protestują z rolnikami. Moim zdaniem się uzupełniamy. To nie jest wróg. Zresztą ja uważam, że na opozycji nie ma wrogów. O, to jakaś nowość. Nie ma. Bo no, dość intensywnie atakowany był Donald Tusk ostatnio przez przedstawicieli pozostałych ugrupowań opozycyjnych. A przez nas nie. Przez was nie. Nie. A jest pan zaskoczony tą deklaracją Donalda Tuska z soboty, który wydaje się porzucił już marzenia o wspólnej liście i teraz Tusk właściwie powiedział... proponuje koalicję chętnych po Donald prostu? Donald Tusk powiedział jak wytrawny polityk, jak doświadczony lider. Powiedział tak. Moja propozycja wspólnej listy nie znalazła zainteresowania w opozycji. Okej, jesteśmy nadal przyjaciółmi na opozycji, ale rozumiem, że każdy walczy o swoje i ja stawiam sobie cel, żeby w ciągu jakiegoś czasu przeskoczyć PiS. No, określił wektory swojej strategii. No, traci jeden punkt procentowy do PiS-u według idzie do przodu, sondażu. Tak? No więc trudno. A państwo wszyscy tracą. No, panie doktor,
No, panie marszałku, no tak jest. Ostatni sondaż dla chyba Wirtualnej Polski, nie chcę tutaj przekłamać, z niezdecydowanymi 7,5. No to takie straty nas bardzo cieszą. Natomiast też trudno mi odpowiadać za sondaże. No według Kantara ostatniego jesteście poniżej 4%, no, ale ja wiem, że PSL jest zawsze niedoszacowany, nie chodzi więc PSL o to, czy PSL jest ale traci Lewica, panie, to nie traci o to, Hołownia. Nie panie o to marszałku, chodzi, czy PSL czy wy się nie jest... budzicie jako czynniejsze partie opozycyjne z ręką w nocniku? Nie chodzi o to, czy PSL jest doszacowany. Czy nie, bo to nie moja sprawa. No chodzi o to, też. Nie, chodzi, moja sprawa jako sekretarza partii jest to, żeby skutecznie przeprowadzać PSL z wyborów na wybory. I my byliśmy, jesteśmy i będziemy. Powtórzę, PSL był, jest i będzie, kropka. I nie boi się pan o poparcie? A czy nie boi się pan o to, że załatwi was system Donta po raz kolejny? Panie redaktor, myślałem, że pani już trochę mnie zna, więc ja do grupy bojaźliwych ludzi nie należę. Mm-hmm. Ja się nie boję, ja lubię wyzwania, lubię walczyć. No świetnie. I spotkamy się tutaj po kolejnych wyborach parlamentarnych, w których na przykład o 1 000 000 głosów więcej, jak w poprzednich wyborach, opozycja zdobędzie, ale władzy mieć nie będzie, bo nie poszła razem. Hmm? Nie jest tak, jak pani mówi, dlatego że metoda Donta dopuszcza jeszcze możliwość na opozycji stworzenia maksymalnie dwóch bloków. I w tym kierunku będziemy ale szli. Nie będzie maksymalnie dwóch bloków. Zobacz. Bo jeszcze jest Konfederacja. Konfederacja się z nikim nie zblokuje, a ma bardzo dobre notowania. No więc nie wiem, czy takie bardzo dobre, bo właśnie w sondażu, no, o którym mówiłem... 9% poparcia. Ale w sondażu dla Ibrisu, o którym mówię, mieli mniej niż my. Naprawdę sondaże nie kształtują dzisiaj niczego, oprócz tego, że ludzie się podniecają, że ktoś ma 5 albo 25%. Mhm. To wybory są najważniejszym sondażem i tutaj zapewniam panią, że PSL w tych wyborach wygra i będzie tworzyło rząd. Proszę pan, no wygrać to nie wygra, ale przekroczy próg wyborczy, tak? Projekt opozycji... Nie powiedziałem przekroczy, pani to powiedziała. Projekt opozycyjny wygra i my na opozycji będziemy... Dzisiejsza opozycja będzie tworzyła rząd. I naprawdę sądzi pan po tym, co się działo ostatnio? Wyłączam z tego PSL, bo rzeczywiście od was najmniej tej takiej tej konfrontacyjnej retoryki idzie, ale naprawdę pan uważa, że nawet jeżeli opozycja wygra wybory, to po tym, co się wydarzyło, pan... zostawiam Donalda Tuska, który no, troszkę jest ponad to wszystko, ale pan Czarzasty, pan Hołownia, że oni się dogadają z Tuskiem? Że tam nie będzie po raz kolejny ambicji własnych, ambicji chcę osobistych. Chcę, panie redaktor, usłyszeć, jaki ja mam... Tak, bardzo, ale chcę, żeby szczerze pan na to odpowiedział. Patrząc w oczy. Tak. Po pierwsze, protokół rozbieżności, żeby znów się nie wkładać na miny, jak było to w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale rozbieżności protokół przed wyborami, czy już po wyborach? Przed wyborami. Mhm. Protokół rozbieżności. Dwa, minimum programowe. Wspólne minimum programowe, żeby się umówić, co możemy razem zrealizować, mhm. a rzeczy, których nie, znajdują się w protokole rozbieżności. Trzy, zaproponować Stowarzyszeniu pana prezydenta Trzaskowskiego i wszystkim NGO-som to, żeby monitorowali wybory, bo one mogą być sfałszowane. I cztery, rozpocząć pracę nad paktem senackim, który okazał się skutecznym projektem. To jest... Na te cztery punkty, jeżeli wszyscy się zgodzą, jest wielka szansa wygrać z PiS-em. Jeżeli wszyscy się usłyszała zgodzą. Usłyszała pani nie jakieś pituś bajduś, tylko po prostu konkretny projekt. A czego pan się spodziewa i czy w ogóle czegokolwiek po tym spotkaniu 21 marca zaproponowanym przez Hołownię? Nie znam szczegółów tego spotkania. To było dyplomatyczne, nie szczere. Nie znam szczegółów tego spotkania. Jest to pierwszy dzień wiosny, radosny z pewnością. Urodziny moje zresztą. O, to będziemy bili brawo, panie redaktor, 21. Panie marszałku, ale już tak zupełnie serio. Naprawdę pan uważa, że to spotkanie cokolwiek przyniesie, czy to jest taki spektakl każde polityczny, każde spotkanie który sobie opozycji rozpisał Hołownia. Przybliża nas do zwycięstwa. Hołownia zaproponował spotkanie, trzeba na nie iść. Kosiniak-Kamysz zaproponuje jakąś formułę, trzeba z niej korzystać. Opozycja jest po to, żeby zaproponować taki program, żeby wygrać z PiS-em. To jest nasze zadanie i zobowiązanie wobec wyborców. A propos opozycji, ja byłam bardzo zdziwiona takim... No, takimi budującymi komentarzami po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, zarówno ze strony prezydenta, jak i przedstawicieli partii opozycyjnych. Wiemy, że treść jest tajna, ale czy rzeczywiście to spotkanie było tak dobre? Tak, i czy mówił też prezes. Pan usłyszał coś od Władysława Kosiniaka-Kamysza na przykład na temat postawy samego Andrzeja Dudy? Tak, moim zdaniem Andrzej Duda, to, że od dłuższego czasu nie rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, to tylko wpływa na jego dobre samopoczucie i nareszcie na jego pozycję
funkcję jako prezydenta. Nie jest tajemnicą, że ze sobą nie rozmawiają. Zresztą o tym powiedział w jednym z wywiadów pan prezes Kaczyński. Z punktu widzenia Dudy nic nie musi, a wszystko może. Druga kadencja, więc on już niezależny jest kompletnie od PiSu i ma jeszcze... Chyba się pan rozpędził trochę. Znaczy, jest kompletnie niezależny od PiSu. Ma jeszcze 2 lata, żeby przynajmniej spróbować odbudować część zaufania, które miał od ludzi. A pan by zaufał ponownie Andrzejowi Dudzie? W polityce, o ile kiedykolwiek pan ufał. W polityce zaufanie nie jest kategorią wiodącą. No niestety. No taka prawda. Tak, tutaj nie mam argumentu, który mógłby zbić pana tezę. Ja wczoraj Mateusz Morawiecki na Ukrainie. W Kijowie. Dla mnie to jest. Zaproponował jakąś nową formułę współpracy. Tak. Tylko na Boga. Można to. Panie doktorze, sposób... ja jestem może nie aż tak bardzo doświadczonym parlamentarzystą, ale już trochę w tym parlamencie jestem. Dla mnie, jako dla parlamentarzysty pierwszej kadencji, świętem było coś, co się nazywało exposé ministra spraw zagranicznych. Kluby się przygotowywały. Ja to pamiętam, jeszcze jako sprawozdawca sejmowy. Ze swoimi koncepcjami. Ja naprawdę byłem, wie pani, ja byłem szczęśliwy, że mogłem zapisać się w imieniu klubu do pytania i powiedzieć coś, co moim zdaniem było ważne. Czy kiedykolwiek od paru lat coś takiego było? Nie. I dzisiaj premier jedzie do Kijowa i ogłasza format brytyjsko-ukraińsko. Uchwała Rady Ministrów w tej kwestii. Czy była konsultowana Komisja Spraw Zagranicznych i parlament? Przecież parlament ma prawo w tej kwestii się wypowiadać. I na końcu konstytucyjne zadania w tej kwestii ma prezydent. Prezydent prowadzi politykę międzynarodową zewnętrzną. A nic o takim formacie na Arbenie nie było? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem, panie redaktorze, ale moim zdaniem ten format, jeżeli został, że powiem, wyśniony przez pana premiera i ogłoszony w Kijowie, no dobrze, panie Boże, no to wie pani redaktor, co ja mogę powiedzieć? Ale z drugiej strony państwo nieustannie zarzucają rządowi, że nie podejmuje inicjatywy w sprawie polityki wschodniej i Ukrainy i że tylko reaguje na to, co robią inne państwa, a kiedy już premier wyszedł z inicjatywą, to państwo mówią, że wyszedł, ale przed szereg. Ale takie rzeczy się konsultuje. Pamięta pani redaktor, bo była wtedy reporterem sejmowym. Radosław Sikorski. Jego partnerstwo wschodnie. No super koncepcja, która stała się generalnie koncepcją Unii Europejskiej, żeby wciągać w formułę państw demokratycznych Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan, Armenię i tak dalej, i tak dalej. No ale to była propozycja omówiona na komisji, omówiona w expose i została przyjęta przez Unię Europejską. Umiał to zrobić Sikorski. PiS obśmiewał, a w pierwszym roku rządów minister Waszczykowski mówi, no w tym formacie jest potencjał. No dobra, potrafiliście uznać... Panie Brzegu, ale problem polega na tym, że przypuszczam, że 90% społeczeństwa nie ma zielonego pojęcia, jak się nazywa minister spraw zagranicznych. Zgadzam się z panią, bo ja też musiałbym się mocno zastanowić. Naprawdę musiałbym się mocno zastanowić, bo tego człowieka w ogóle nie widać. Tak jak kapituluje minister zdrowia w zakresie polityki zdrowotnej, tak nie ma ministra spraw zagranicznych. No dobrze, ale pan uważa, że ten format, o którym powiedział Morawiecki, jest zły? Nie jest zły. Tylko no nie może być tak, panie redaktor, że no, pójdzie spać pan premier dziś, obudzi się z jakimś formatem, pojedzie i go ogłosi. Nie tak to działa. Normy demokratyczne to jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy, a teraz się odzwyczajamy. Bo co to jest, panie redaktor, demokracja? Jest to instytucjonalna niepewność, bo reguły są pewne, niepewny jest wynik. U nas dzisiaj nawet reguły są niepewne. Dlatego jeszcze raz wrócę do jednego z 4 punktów, który pani przedstawiłem jako plan dla opozycji. Że właśnie Stowarzyszenie Pana Trzaskowskiego plus NGOsy, Fundacja Batorego i tak dalej, powinny stworzyć instrument kontroli wyborów. Bo skoro nawet tacy ludzie, jak były szef PKW, profesor, on był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Hermeliński, mówi, że działania Pegasusa w 2019 mogły mieć wpływ na wynik wyborczy. No powiedział to wprost. To dokładnie tak samo może być w wyborach 2023. No dobrze, panie marszałku, już ostatnie pytanie dotyczące naszego bezpieczeństwa. Czy jako wicemarszałek Sejmu dziś pan ma wystarczającą wiedzę przekazaną czy od Władysława Kaśniaka-Kamysza, czy z rozmów chociażby zakulisowych, że Polska w obecnym kryzysie jest bezpieczna? W obecnym kryzysie międzynarodowym? Tak. Znaczy, przy tym rządzie ja się nie czuję bezpiecznie. Bo
Unia Europejska, która powinna być dla nas strefą bezpieczeństwa i rozwoju i była, jest kontestowana chociażby w Madrycie, gdzie zjeżdżają się liderzy partii, między innymi partii pani Le Pen, która w swoim gronie założycieli, ta partia Front Narodowy, miała faceta, który walczył w Waffen-SS z polskimi żołnierzami, jest odpowiedzialny za śmierć 35 żołnierzy w miejscowości Podgaje na Wale Pomorskim. Z takimi ludźmi pan się spotyka, panie premierze? I tym pytaniem, pozwoli pan, zakończymy rozmowę. Znamiennym dość i wprost. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL Koalicja Polska. Bądźmy dziękuję. Zdrowi. Właśnie, to najważniejsze dziś, bo trzeba mieć zdrowie, żeby w tym kraju chorować. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Państwa, moim gościem za chwilę dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Medycznej do spraw COVID-19. Oczywiście o tym, co wczoraj w Sejmie się wydarzyło, będziemy rozmawiać i o strategii lub też antystrategii rządu na walkę z koronawirusem. Jedna z pań byłem często z ministrem Niedzielskim w sporze, bo ja odpowiadałem za gospodarkę i przeciwstawiałem się kolejnym lockdownom. On odpowiadał za kwestie zdrowotne, no i do tych lockdownów parł. Natomiast mogę powiedzieć, że szanuję pana ministra Niedzielskiego za taką bezkompromisowość, z jaką próbuje, ale nie, na końcu nieskutecznie walczyć o to, żeby wprowadzić jakieś obostrzenia dla osób, niezaszczepionych. I nie sprawiać wrażenia, że teraz po powrocie pan jakąś wendetę będzie uskuteczniał, no ale bądźmy uczciwi. No, jeżeli człowiek na takim stanowisku jest nieskuteczny, no to naprawdę pana zdaniem politycznie zasługuje na szacunek? Jeszcze raz podkreślam, to jest zbyt trudna decyzja, zbyt osobista złożenie dymisji, żebym wywierał tutaj jakikolwiek nacisk na pana ministra Niedzielskiego. A to nie chodzi o nacisk, to chodzi o pana ocenę. Uważam, że w sprawie obostrzeń dla osób niezaszczepionych rację ma pan minister Niedzielski. Czyli powinny wreszcie zacząć obowiązywać się w sposób normalny w Polsce paszporty covidowe, tak? I ich weryfikacja. Ja osobiście zdecydowanie popierałem tę ustawę, z której PiS się niepotrzebnie wycofał, czyli tak zwaną ustawę pana posła Hoca. Natomiast jeżeli chodzi o nowy projekt, uważam go za kuriozalny. Jest to postać tragiczna. On jest już obserwatorem właściwie, a nie ministrem. W czasie epidemii, minister zdrowia, to ktoś taki, kto powinien mieć wiodącą rolę. Komu żaden tam pan minister Czarnek albo nie wiem, ktoś tam nie będzie mówił, jakie on ma obostrzenia i komu wprowadzać, tak? A już dawno pan minister Niedzielski takiej roli niestety nie pełni. Więc czy on jest, czy go nie ma, pani redaktor, naprawdę. Za chwilę państwa gościem będzie dr Paweł Grzesiowski. Mam nadzieję, bo zerwało nam się internetowe połączenie, ale koledzy już pracują nad tym, żeby tę sytuację naprawić i żeby z panem doktorem można było porozmawiać na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie między innymi, a co jest, no, wydaje się konsekwencją polityki rządu w sprawie epidemii i tego, kto tak naprawdę trzyma lejce, jeżeli chodzi o strategię dotyczącą walki z koronawirusem. A lejce, jak państwo wiedzą, trzymają tak zwani, w cudzysłowie, nie lubią państwo, jak ja używam tego sformułowania, wiem, no ale trzeba to tak nazwać, antyszczepionkowcy. Kilkanaście chyba już, o ile się nie mylę, dni temu odbyło się spotkanie między innymi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, właśnie z tą grupą posłów w Prawie i Sprawiedliwości, która sprzeciwia się wszelkim obostrzeniom, łącznie z paszportami covidowymi. No i efekt mamy taki, jaki mamy. Jarosław Kaczyński osobiście bronił tego projektu, który zakładał między innymi, że pracownicy będą wzajemnie donosić na siebie, że ktoś kogoś mógł zarazić i w związku z tym temu komuś, kto został zarażony, należy się 15 tysięcy złotych. No, kuriozalny projekt, kuriozalna propozycja, odrzucona wczoraj w dość spektakularny sposób przez większość sejmową. Jak państwo słyszeli, według części nawet polityków opozycji, to była ustawka Jarosława Kaczyńskiego, żeby pozbyć się już po prostu raz na zawsze tego tematu. Zresztą posłuchajmy, co prezes Prawa i Sprawiedliwości miał w tej sprawie do powiedzenia. To jest doświadczenie tych ostatnich miesięcy, już teraz więcej niż miesięcy, grubo przeszło roku, że możliwość egzekwowania różnego rodzaju zobowiązań, przypominam maseczki na ulicach, też nawet w pomieszczeniach, jest łagodnie mówiąc, z różnych względów, nie ma czasu ich w tej chwili omawiać, ograniczona. Czyli jakby pan, zamiast być po lewej stronie, to był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić, a tak to wybaczy pan, ale to jest po prostu
bardzo nieodpowiedzialna propaganda. Przedstawiliście projekt, który na ludzi ceduje walkę z pandemią. I to nie walkę w szpitalach, nie szczepienia, tylko walkę na salach sądowych o odszkodowania. Kto stoi za tym projektem? Otóż wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Panie prezesie, pan nie tylko wywiesił białą flagę i pokazał swoją bezsilność w walce z pandemią, ale pan dodatkowo skompromitował się i jako szef obozu władzy, ale przede wszystkim jako prawnik. Przystępujemy do głosowania. No i przystąpili do głosowania. Odrzucenie ustawy 253 głosy za, przeciw 152 osoby. Od głosu wstrzymało się 37 posłów. Przypomnę, że to była ustawa nazwana Lex Kaczyński. Paweł Krzeciowski, doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Medycznej do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze. Panie doktorze, czy pan wczoraj miał... Witam. Słyszymy się? Doktor Paweł Grzesiowski? No właśnie, mamy chyba jakiś problem z... mamy jakiś problem chyba z zasięgiem. Przepraszam, ale mieliśmy jakieś małe kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać pana i widać także bardzo dobrze. Panie doktorze, co pan sobie wczoraj pomyślał jako lekarz, który jest na, no może nie pierwszej, ale bardzo ważnej linii frontu zwalczania pandemii, kiedy zobaczył, że ta ustawa, nawet Lex Kaczyński, jest przez Sejm odrzucona i żadnych innych propozycji ze strony rządu nie ma? Przede wszystkim od początku ustawa była nie na temat. Ustawa w ogóle nie poruszała kwestii szczepień. Wprowadzała co prawda uprawnienie do wykonywania testów raz w tygodniu darmowe. To jest oczywiście pomysł jako taki dobry, ale nie ma on przecież możliwości powstrzymania fali pandemicznej. To był wybieg w ogóle gdzieś w boczną uliczkę zamiast oczekiwanych jasnych wytycznych dotyczących certyfikatów covidowych i wprowadzania określonych obowiązków związanych ze szczepieniem. Przecież my za miesiąc musimy wyegzekwować szczepienia u personelu medycznego, które zostały wprowadzone jako obowiązkowe. Nie mamy do tego żadnych narzędzi. Natomiast cała ustawa była moim zdaniem odwróceniem uwagi od słowa szczepienia. Zrobiono wszystko, żeby słowo szczepienia w tej ustawie się w ogóle nie pojawiło. No a ponieważ ustawa zakładała, że będą się pracownicy wzajemnie oskarżali o zakażenia, no to nawet chyba osoby niezwiązane z medycyną, jak sobie wyobraziły, jak będzie to wyglądać, że ludzie będą wzajemnie od siebie żądać odszkodowań, przestraszyli się tego i dlatego ustawa upadła. Panie marszałku, przed chwilą rozmawiałam z panem marszałkiem. Nie życzę panu kariery politycznej, panie doktorze. Panie doktorze, jeszcze raz zapytam o jedną rzecz. Czy pana zdaniem w obecnej sytuacji możemy powiedzieć, że rząd już odpuścił, że wywiesił białą flagę i właściwie czeka, aż epidemia skończy się sama, bez żadnej interwencji i odpowiedzialności ze strony obozu władzy? Niestety takie wrażenie mamy już nie od dziś. To jest właściwie stan, który utrzymuje się od lata 2021, gdzie poziom jakichkolwiek działań antywirusowych przeciwpandemicznych jest minimalny. I nie chodzi tutaj o lockdowny, o jakieś zamykanie całych działów gospodarki, dlatego że te wszystkie działania można stosować w sposób racjonalny, krótkotrwały i przede wszystkim celowany, czyli tam, gdzie rośnie liczba zakażeń, tam wprowadzamy ograniczenia. A w tej chwili mamy sytuację taką, że cała Polska jest ogarnięta falą wariantu Omikron i możemy w tej chwili jedynie już łagodzić negatywne skutki tego zjawiska, czyli
ratować ludzkie życie i tu powinniśmy skupić wszystkie siły i środki, a nawet tego nie widzimy. Żadnego wsparcia dla szpitali, żadnego wsparcia dla służb medycznych, ja przynajmniej nie dostrzegam. Przecież Jarosław Kaczyński wczoraj na mównicy sejmowej, no tak dość niefrasobliwie i bez jakiegoś pochylenia się z troską, mam wrażenie, powiedział: lekarze w epidemii są od tego, żeby leczyć, koniec, kropka. I nie wydawał się osobą, która uważa, że jakieś wsparcie od rządu państwu się należy. Oczywiście lekarze są po to, żeby leczyć, natomiast władze są po to, żeby organizować w najlepszy możliwy sposób pracę tych, którzy ratują życie. Tego nie widzimy. Nie widzimy żadnego, jeszcze raz powtórzę, wsparcia, jeśli chodzi o organizację pracy, o te możliwości na przykład transportu pacjentów do szpitali, o lepsze zarządzanie zasobami. Wystarczy zadzwonić do któregokolwiek szpitala i zapytać, jak wygląda codzienność. Nie jak wyglądają jakieś dyskusje w Sejmie, tylko jak wygląda praca na SOR-ze, ilu jest tam pacjentów, ile się czeka na przyjęcie. To nie są błędy i zawinienia personelu medycznego. To jest po prostu sytuacja związana z bardzo dużą liczbą chorych, którzy zgłaszają się do ograniczonej liczby placówek, w których brakuje personelu. Przecież również personel choruje i w tej chwili w niektórych szpitalach 10-15% stanu osobowego znajduje się na zwolnieniach lub kwarantannie. Panie doktorze, czy zgadza się pan z tymi, którzy mówią, że Adam Niedzielski, minister zdrowia, to w tej chwili jest postać tragiczna? Od początku uważam, że pan minister popełnił błąd, podejmując się działań w najbardziej newralgicznym czasie w ciągu ostatnich, myślę, kilkudziesięciu lat, dlatego że pandemia nie zdarza się co rok. I ktoś, kto nie jest lekarzem, ktoś, kto nie ma kompletnie żadnego medycznego przygotowania, staje się twarzą walki z pandemią. Muszę powiedzieć, że gdyby mnie zaproponowano, abym w czasie kryzysu finansowego został ministrem finansów, to jednak bym odmówił. No dobrze, ale może wykazał się daleko idącą odpowiedzialnością. Ba, ci członkowie Rady Medycznej przy premierze, którzy postanowili no, w końcu opuścić szeregi Rady ze względu no, między innymi na poczucie totalnej bezsilności, twierdzą, że no, Adam Niedzielski po prostu jest niesłuchany, ale jego propozycje były dobre i wymiana na przykład go w tej chwili na kogoś innego byłaby po prostu idiotyczna, bo on już ma taką wiedzę i takie doświadczenie, że w tej chwili trudno będzie znaleźć kogoś lepszego. Tak mówili. Ja osobiście uważam, że nie sprawy personalne są najważniejsze. Mhm. Jeżeli minister ma być organizatorem, to jeśli pan minister ma takie zdolności, że dobrze zarządza, to powinien być ministrem. Natomiast oceniamy ludzi i urzędy po efektywności, po tym, co widzimy jako efekt ich działania. A w Polsce obecnie można powiedzieć, że jesteśmy jednym z najbardziej dotkniętych krajów przez pandemię. Straciliśmy ponad 200 tysięcy Polaków w ciągu ostatnich dwóch lat i dalej ludzie umierają, czyli skuteczność działań podejmowanych przez obecne władze jest bardzo mizerna i biorąc pod uwagę taki sposób oceny, uważam, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni za aktualny stan, powinni po prostu zostać wymienieni na ludzi skutecznych, decyzyjnych i przede wszystkim współpracujących z niezależnymi ekspertami, ponieważ ostatnie dwa lata, a właściwie półtora, bo jeszcze co byśmy nie powiedzieli o ministrze, o profesorze Łukaszu Szumowskim, to jednak on początkowo wspierał i był otwarty na współpracę. Natomiast później, od września, to się wszystko zakończyło. Panie doktorze, prezydent Andrzej Duda, głowa państwa, mówi tak. COVID-19 powoli zaczyna się przeradzać we w miarę normalną grypę. Chciałabym, żeby pan skomentował te słowa. Jest to o tyle nieprawda, że wirus ma zupełnie inne właściwości niż grypa i nigdy grypą nie będzie. Natomiast mamy znacznie więcej przebiegów łagodnych u osób zaszczepionych.
Pamiętajcie Państwo, że to wszystko, co wiemy o wirusie Omikron, trzeba dzielić między pacjentów zaszczepionych i niezaszczepionych. Osoby zaszczepione mają przebieg łagodniejszy i mogą liczyć na rzeczywiście szybki powrót do zdrowia, ale osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione ciężko chorują na COVID-19. Panie doktorze, no ale dobrze, bo czy to było odpowiedzialne sformułowanie? Dlatego, że wiele osób słysząc, no COVID już będzie za chwilkę grypą, no już nie ma zamiaru się szczepić, nie ma zamiaru zachowywać daleko idącej, koniecznej jeszcze w tej chwili ostrożności. Czy to jest kolejny dowód na to, że po prostu władze bagatelizują sytuację, z którą mamy do czynienia? Niestety ja osobiście uważam, że od początku pandemii władze nie traktowały tego problemu priorytetowo i poważnie. Robiły tylko to, co było konieczne, wymuszone przez środowisko medyczne, przez ustalenia, nie wiem, Europejskiego Centrum Kontroli Chorób czy WHO. Także dla mnie ta wypowiedź wpisuje się właściwie w to, co od początku widzieliśmy, czyli niewiarę w wirusa i generalnie przypisy, właściwie no, zajmowanie się zupełnie innymi sprawami. Pamiętajmy, przecież ważniejsze od pandemii były wybory, były jakieś kłótnie polityczne i bardzo różne wystąpienia antyszczepionkowe, które gdzieś tam mimo wszystko przez część przynajmniej osób zaangażowanych obecnie w rządzie były popierane. A więc mamy dzisiaj skutki tego. Tylko 60% Polaków się zaszczepiło i dlatego będziemy bardzo ciężko dotknięci kolejną falą pandemiczną. Panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać o certyfikat zwany paszportem covidowym, dlatego że od wczoraj on będzie ważny zdecydowanie krócej. Tylko 270 dni. Dlaczego? I co w związku z tym dalej? Certyfikaty szczepień mają moim zdaniem w tej chwili główny cel zachęty do szczepienia i skracanie tych okresów będzie moim zdaniem związane przede wszystkim z niepewnością co do kolejnych fal pandemicznych. Być może te certyfikaty w ogóle w pewnym momencie zostaną wycofane, jeżeli społeczność europejska będzie zaszczepiona powyżej 80%, bo taki jest cel, żebyśmy zaszczepili jak najwięcej obywateli, no a później dawki ewentualne dodatkowe czy kolejne szczepienia, gdybyśmy mieli nowe warianty wirusa, będą podlegały już indywidualnym regulacjom. Także dziś certyfikat covidowy w rozumieniu certyfikat szczepień ma być przede wszystkim narzędziem zachęty do szczepień. No ale dobrze, to jak ma być narzędziem zachęty, to dlaczego się skraca jego obowiązywanie? Bo przepraszam, ja tego nie zrozumiałam. Dlatego, że możemy przewidzieć no, sytuację na 6 miesięcy, no 9 to i tak już jest bardzo odważnie, do przodu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, że certyfikat będzie za rok równie dobry i skuteczny jak teraz. Więc moim zdaniem ostrożnościowe działania są słuszne. One nie dają ludziom fałszywej nadziei, że jak się zaszczepisz, to przez rok będziesz bezpieczny. Panie doktorze, profesor Robert Flisiak, z którym jakiś czas temu rozmawiałam, powiedział, że no jest duża szansa na to, że ta piąta fala będzie ostatnią. Z kolei inni eksperci twierdzą, że nie możemy postawić tak optymistycznej tezy, że ten wirus może mutować w dalszym ciągu. Pan do której grupy się zalicza? Uważa pan, że w jaki sposób to się będzie w tej chwili rozwijało? Czy możemy mieć nadzieję na to, że rzeczywiście po piątej fali będzie już święty spokój? Niestety moim zdaniem nie będziemy mieli świętego spokoju. Ostatnia fala nie będzie piąta, tylko pojawią się kolejne, dlatego że wirus już mutuje. Wariant Omikron ma już 3 warianty takie, bym powiedział, zmutowane, więc nie ma tutaj absolutnie gwarancji, że masowe zachorowania na Omikrona powstrzymają kolejne fale. Jest jeszcze jeden, można powiedzieć, negatywny czynnik. Mianowicie odporność po przechorowaniu Omikrona jest dosyć krótkotrwała. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po 3-4 miesiącach ozdrowieniec po Omikronie znowu zachorował. Jedyne, co możemy przewidywać, to
fakt, że jeżeli osoba zaszczepiona zachoruje na omikron łagodnie, to ona otrzymuje dodatkowo taki zastrzyk odporności naturalnej i to może być wyraźnie przedłużające odporność przeciwko kolejnym zachorowaniom. Także na razie mogę tylko tyle powiedzieć, że dużo zachorowań na wariant omikron spowoduje, że będzie wielu ozdrowieńców, ale to nie znaczy, że oni będą chronieni już do końca życia przeciwko kolejnym zachorowaniom. Panie doktorze, Przemysław Czarnek, minister edukacji, mówi tak: mamy koniec nauki zdalnej i nie będzie żadnych obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. No, dla mnie to jest tylko powtórzenie już tego, co słyszeliśmy wielokrotnie, że pan minister właściwie uważa, że wirus, słyszeliśmy przecież, że nie przenosi się w szkołach, że nie jest problemem, a to, że musieliśmy przed feriami zamknąć szkolnictwo, to właśnie efekt kompletnego braku przygotowania w tej dziedzinie przeciwko wirusowi. Ja nie jestem zwolennikiem nauki zdalnej, ale jeżeli szkoły są kompletnie nieprzygotowane do walki z wirusem, to tak się to kończy. Dzieci idą na kwarantannę, masowo chorują dzieci i nauczyciele i tak naprawdę szkoły same się zamknęły przecież pod koniec stycznia, więc nie wolno lekceważyć wirusa i żałuję, że pan minister nie przeszedł choćby podstawowego szkolenia w zakresie wirusologii i epidemiologii. Wtedy być może miałby inny stosunek do pandemii. Panie doktorze, co by trzeba było teraz zrobić w pierwszej kolejności? Takie no, 2-3 punkty, żeby tę sytuację opanować. Panie doktorze, słyszy pan mnie, czy się dzisiaj nie... musimy sobie powiedzieć, że... Proszę, proszę. Halo, halo? Tak, ja słyszymy pana, słyszymy. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, co trzeba zrobić, żeby opanować tę sytuację teraz, w tym momencie. Niestety w tym momencie nie możemy już nic zrobić specjalnie skutecznego, żeby powstrzymać piątą falę, ponieważ ona już rozlała się po całym kraju. W związku z tym teraz możemy moim zdaniem skupić się tylko i wyłącznie na wspomaganiu sektora medycznego, żeby poradził sobie z nawałem pacjentów. W tej chwili już żadne ustawy ani jakieś inne działania odroczone, nic nie dadzą. One mogą oczywiście zapobiec kolejnym falom. Natomiast w tej chwili trzeba skupić się, żeby wesprzeć sektor ochrony zdrowia, żeby poradził sobie z kolejnym nawałem pacjentów. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Medycznej do spraw COVID-19. Dużo zdrowia jak zwykle i siły panu życzę. Jeszcze pewnie nam się przyda przez bardzo długi czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo państwu dziękujemy, jak zwykle, za liczną obecność i zapraszamy na jutro, na czwartek, na godzinę 8:57. Wtedy do państwa wracamy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa, kłaniamy się bardzo nisko. Spokojnego, dobrego i zdrowego przede wszystkim dnia państwu życzymy. Do jutra.